Witajcie. Dzisiaj nie będzie wiewiórek i bobrów, dzisiaj będzie króciutko o tym, co dzieje się na linii frontu, na której poszukiwacze starają się o zmiany prawa. 25 maja odbyła się telekonferencja zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w niej wzięli przedstawiciele środowiska poszukiwaczy, polskich poszukiwaczy. Każdy z biorących udział mógł się wypowiedzieć i przedstawić swoje stanowisko na temat tego, co się obecnie dzieje w Polsce. Ministerstwo przygotowało prezentację z nakreśleniem swoich propozycji rozwiązania problemu, który niewątpliwie istnieje w naszym kraju. Propozycje pani minister, złe słowo, propozycje przedstawiła poszukiwaczom pani dyrektor departamentu, to się nazywa Departamentu Ochrony Zabytków, profesor Katarzyna Zaleśnińska. Mówiła ona o rezygnacji z procedury obowiązującej obecnie, z procedury administracyjnej, czyli z rezygnacji z tego uzyskiwania pozwoleń w urzędach konserwatorskich. Nie będzie to jednak dotyczyło stanowisk archeologicznych. To wydaje mi się oczywiste, także chyba nikogo nie dziwi. W zamian poszukiwacze mają, tak oni to określili, zarejestrować się na stronie internetowej, która umożliwia jednocześnie zgłaszanie wykopanych zabytków, przedmiotów wykopanych. Będzie bazą danych poszukiwaczy i ich znalezisk w sumie. Coś na wzór angielskiej bazy PAS. No i wszyscy poszukiwacze, którzy chcą prowadzić poszukiwania, powinni wziąć udział w szkoleniach z dziedziny prawa dotyczącego poszukiwań i podstaw archeologii, jak to określono ładnie w piśmie ministerstwa. Część kolegów zabiła głośno brawo, wiadomo, sukces, wykonała serię ruchów takich świadczących o ogromnej radości, bo rzeczywiście coś na kształt postępu w rozmowach się teoretycznie pojawiło, czy nie? Chociaż prawda to piękno, jednakże piękno nie musi być prawdą, prawda? Pozostaje tu miejsce na kilka pytań. Jak w obliczu obowiązującej ustawy, obowiązującego prawa, wpisanie na listę tych poszukiwaczy, na listę proponowaną przez ministerstwo, uczynicie legalnym poszukiwaczem? Dziwne. Taka lista w świetle uznaniowości urzędniczej w kwestii respektowania prawa polskiego w zakresie prowadzenia poszukiwań to w moim odczuciu samobój dla tych, którzy się na nią wpiszą. Kolejna akcja Pandora 2020 i policja nie będzie musiała szukać znalezisk i poszukiwaczy po portalach społecznościowych, po internecie. Wszystko będzie miała dostępne. Wszystko będzie miało ładnie, czarno na białym, w bazie, którą mamy sami na siebie przygotować. Pojęcie samokrytyka, samobójstwo, samogwałt są mi znane od dawna. Po tych rozmowach mój słownik wzbogacił się, powiem wam, o nowe określenie. Samopodpierdolenie. Dopóki nie zmieni się prawo, dla mnie taka forma nic tak naprawdę nie zmienia. Jeżeli rozcieńczy się kieliszek wina wanną wody, ma się w sumie więcej cieczy, ale ciągle tyle samo wina. Nic w aspekcie prawnym nie zostało pchnięte do przodu. Kolejny aspekt to szkolenie. Super sprawa. Wiedza no rzecz niesamowita, nie ma nic cenniejszego niż wiedza. Ale tu nasuwają się kolejne pytania, między innymi kto miałby szkolić poszukiwaczy, w jakiej formie i w jakim zakresie, ile tych szkoleń, jakie byłyby koszta wyszkolenia, czy przypadkiem chodzenie z legalnym i dość drogim sprzętem, no bo on drogi jest, prawda, nie stanie się sportem wyjątkowo, bardzo elitarnym ze względu na koszty. To chyba nie tędy droga. Czego nas nauczą? Włączania wykrywacza? Pojęcia zabytków nie ma. Mówi się o aplikacji do obsługi bazy danych. Są już podobno te aplikacje w fazie testów. Mówi się o jakichś planowanych terminach zgłoszeń. Okej, ale nie mówi nam się o tym, co w tym kontekście jest najważniejsze. O zmianie prawa. Legalizacji, depenalizacji lub dekryminalizacji poszukiwań z wykrywaczem. Ja tak z premedytacją użyłem tu tych trzech sformułowań, tych trzech pojęć z pełną świadomością, że każde z nich ma zgoła inne znaczenie. Ale w ten sposób chcę wam uświadomić, że kwalifikacja czynu zabronionego zależy od wątpliwej oceny biegłego. Opiera się na nie mającej nic wspólnego z prawem instrukcji wewnętrznej policji, instrukcji na postępowania na wypadek spotkania detektorysty, stworzonej instrukcji przez pana nadkomisarza Napiórkowskiego, nie mającej nic wspólnego z prawem. No i dziwną retorykę mediów, dla których każde poszukiwania stają się przestępstwem, a każdy śmieć zabytkiem. Pamiętacie ostatnią bransoletę z epoki brązu, która się okazała zębatką. Jeśli nienormalne trwa dostatecznie długo, staje się normalne. Zanim zaczniemy wpisywać się na takie jakieś tam listy i instalować aplikacje w telefonach, zadbajmy o to, żeby coś nas chroniło. Coś nas chroniło i tutaj dobrym rozwiązaniem wydaje mi się, że byłoby prawo. I od tego chyba trzeba zacząć rozmowy. Dopóki prawo się nie zmieni, ciągle będziemy skazani na życie w takim półmroku, poszukiwawczym półmroku, poszukiwawczym półświetle, w cieniu. Dobrze kochani, słuchajcie, no to co się dzieje jest jakimś tam postępem, jest jakimiś tam dobrymi ruchami, nie wiem, nazwijmy to w ten sposób, ale ruchami, które niewiele wnoszą. Tak naprawdę ktoś się bardzo napracował, żeby nic się nie zmieniło.